Lato ABC. Tam więcej doskonałej polskiej muzyki. Ponieważ jest nas coraz więcej, teraz jeszcze dobry wieczór. Witamy serdecznie. To jest Good Fest 2013. Wielkie święto polskiej muzyki w Dębicy. Przed nami kolejni wykonawcy. Ten wieczór szybko się nie skończy, więc zostańcie z nami. Krótka przerwa, a po niej powrócą... Chciałam powiedzieć bracia, ale to się może źle kojarzyć. Po tej krótkiej przerwie powróci doskonała muzyka. Rozmawiamy z prezesem Goodyear Dunlop Polska oraz fabryka opojeńska Dębica, panem Jackiem Pryczkiem. Pierwsze pytanie, jesteśmy na Good Festiwalu, drugim zresztą Good Feście, tak, drugim z rzędu. Są mniej może znani w Polsce artyści, ale zmierzający do, jak gdyby, no, idący w górę. Dlaczego wybraliście taką akurat formułę? Sam powiedziałeś przed chwilą, mniej może znani, co nie znaczy, że to są słabi artyści. Są bardzo dobrzy muzycy, bardzo fajna muzyka. Zresztą mieliśmy okazję posłuchać, zresztą słychać to ze sceny w tej chwili. Natomiast nie grani w dużych masowych radiach i rzadko mający szansę stanąć na dużej scenie, zaprezentować się przed tak dużą publicznością. Chcemy pomóc, a to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my robiliśmy badania środowiska naszego lokalnego tutaj w Dębicy i co wyszło? Wyszło, że ludzie są zadowoleni z tego, gdzie mieszkają, co tutaj się dzieje, natomiast upomnieli się o dostęp do kultury. Myśmy przez wiele lat organizowali tutaj, można powiedzieć, festyny, gdzie przyjeżdżały duże gwiazdy i postanowiliśmy, że zmienimy formułę tego, co się działo tutaj przez kilkanaście lat. Jak widać, to jest drugi Good Fest. Widać po powiedzi widzów, po tym, ilu ich tutaj jest, jak reagują na to, co się dzieje na scenie, że podjęliśmy nową decyzję. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze,
że za chwilę na tej scenie fantastyczny człowiek, artysta Marcin Masecki wykona pana muzykę do rękopisu znalezionego w Saragoszczy. Pan pamięta tę muzykę? To też pisałem w 1963 roku. Trochę czasu upłynęło. No tak całkiem to nie pamiętam. Ale no, ten film jest w dalszym ciągu jednym z najważniejszych filmów Polski, wyprodukowany w Polsce. Tak się bardzo cieszę. Bardzo dziękujemy. Za chwilę artysta powiedział samego profesora Marcin Masecki, ale znowu jeszcze o tym przypomnieć, teraz zrobimy krótką przerwę.